Cześć, witam was w kolejnym odcinku drukowania 3D z dymem, chociaż dzisiaj troszkę budzi się we mnie zwierzę i wysuwają się pazury i tak dalej, ale dobrze, bez śmieszkowania. Zacznę od tego, że te pazury nie są w żadnym wypadku idealne i nie jestem z nich jakoś super zadowolony. Czemu? Pierwsza rzecz to ich rozmiar. Jak widzicie, one nie zmieściłyby się w przedramieniu, przez co osoba posiadająca takie w swoim ciele musiałaby ciągle chodzić z napiętym czy wyprostowanym nadgarstkiem, co mogłoby być niekomfortowe, no bo w końcu nadgarstek jest po to, żeby go zginać, a wysokie pazury, no to albo by się po prostu nie dało tym ruszać, albo pazury by za każdym razem by się jakoś wyrzynały, co nie byłoby zbyt miłe. Druga rzecz to to, że model był troszkę uszkodzony. Nie chcę się za bardzo tutaj rozwijać na tym, bo mała część z was ma drukarkę 3D, tak mi się wydaje, a tym bardziej będzie wiedziała, o co tutaj chodzi, jak będę mówił o moim slicerze i jak to próbowałem naprawić do wydruku, więc w skrócie tak mniej więcej od tej części dotąd model miał takie małe uszkodzenie, czy może był tak jakby powiedzieć, nie wiem, corrupted, to jest dobre określenie. I próbowałem naprawić, ale średnio wyszło, dlatego odtąd dotąd warstwy były takie dość poprzesuwane. Ciężko mi to nawet określić słowami, to po prostu trzeba zobaczyć samemu. Może widzicie, oby nie, to by znaczyło, że mi się udało to dobrze ukryć. Bo właśnie to jest powód, czemu widzicie tutaj tą krew, która momentami wygląda jak rdza. Na filmiku wygląda jak rdza, ale to dlatego, że ten czerwony na filmiku bardziej wygląda jak brązowy, ale w rzeczywistości to wygląda właśnie jak taka zaschnięta, ciemna już krew. Nie pytajcie, skąd wiem, jak wygląda zaschnięta krew. I myślę, że to wygląda bardzo fajnie, a zdecydowałem się na to, żeby ukryć te wszystkie niedoskonałości, te wszystkie brzydkie rzeczy, co tutaj wystąpiły, więc ogólnie jak na to przez co to przeszło, to ogólnie miał być prototyp. W żadnym wypadku to nie miało być do noszenia takiego i dalej nie jest, no bo jest to dość niewygodne, jak widzicie, te tutaj te cosie, które powinny pasować do mojej pięści, nie pasują zbytnio, jest to bardzo łatwe do naprawienia, wystarczyłoby, żebym to trochę podgrzał suszarką. Wtedy to by nabrało takiej trochę konsystencji plasteliny i mógłbym to tak trochę pod moją rękę podmodelować. Też to, co trzymam na upartego, mógłbym zrobić z gliny, co nie jest proste. Można kupić chyba pół kilo gliny za bardzo małą cenę. Służyłoby się tylko chwilę, bym tylko ścisnął ją, wsadził te cosie i już bym miał gotowe. Albo mógłbym ją jeszcze wygrzać, nawet zeskanować i wydrukować to, co zrobiłem. To wtedy by to było dosłownie idealnie pod moje ręce. No ale jak mówiłem, to nie będzie w żadnym wypadku coś do noszenia. To jest coś, co fajnie wygląda i sobie będzie fajnie leżało, czy gdzieś wisiało na ścianie, czy może chociażby tak jakoś tutaj obok tej okładki z tymi pazurami, kto wie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o takie detale jakby cosplayowe czy coś takiego. Teraz co do rzeczy bardziej technicznych, co raczej chyba wszystkich nie interesuje, dlatego przypominam, że pod koniec będzie timelapse, jak to się wszystko tam drukuje, jak maluje i tak dalej. A co do części technicznej, drukowałem to na wysokości 0,2 mm, czyli takich, no, takich 5, jeżeli się nie mylę, to jest 1 mm. Tak, takich 5 to jest 1 mm. Jest to też właśnie 200 mikrometrów, jeśli się nie mylę. Czyli naprawdę sporo takich warstw trzeba było, żeby taką wysokość osiągnąć, co prowadzi do kolejnego pytania, czyli ile to się drukowało. Takie jedno ostrze drukowało się około 4 godziny, dokładnie to było coś koło chyba 3 godziny 50 minut. Niestety nie zapisałem sobie konkretnego czasu, co zawsze zapominam robić, przepraszam. Ale no mówię, około 3-4 godzin, czyli coś tam było około 3 godziny 50 minut. To oczywiście się króciutko drukowało i chyba to było na tyle, jeśli chodzi o taką część techniczną. Co do timelapse'a, no to już za momencik puszczam. Wspomnę tylko, że być może zrobię konkurs
na batarangi z okazji premiery Justice League. Jeszcze nie wiem, zastanawiam się, dajcie znać, co myślicie. Ja od razu po tym nagram taki filmik zapasowy, króciutki, na wypadek, jakbym się zdecydował zrobić ten konkurs, więc nie zdziwcie się, jak za tydzień będę dalej w tej koszulce i to dalej nie będzie pomalowane. Ale teraz już zachęcam was do zostawienia łapki w górę, jeśli wam się spodobało, jakiegoś komentarza i zapraszam na timelapsa.